O przygodzie tego poranku nikt by pewnie nic nie wiedział, lecz wieczorem król bardzo zmęczony zebrał w małej jadalni zwykłe kółko zaufanych, aby się z nimi rozerwać. Zapijano pamięć szweda. Po drugim czy trzecim pucharze, bo tam kielichów nie używano, król się śmiać zaczął, patrząc na Firstenberga. Wielka szkoda, rzekł, żeś ty w miejscu Starego Bożego z papierami z Polski nie przyszedł. Byłbyś się może z Kozel pogodził, zobaczywszy ją w tym stroju, w jakim się przedstawiła staremu. A cóż to było? zapytał książę. — Wszak hrabina z łóżka nie wstaje. A to też w koszuli się z niego porwała, aby mu z powodu listu tej biednej Henrietty zrobić najokropniejszą scenę. Zazdrosną no, jest. Jak żadna. I nie dziwiłbym się wcale, gdyby kiedy w przystępie tej pasji dotrzymała mi dawno danego słowa i strzeliła. Pistolet jej nigdy nie opuszczę. Firstenberg obejrzał się ostrożnie, aby się przekonać znać, czy nie ma zdrajcy między nimi, ale byli tylko swoi, o których wiedział, iż Kozel nienawidzą. Najjaśniejszy panie odezwał się z uśmiechem dwuznacznym hrabina Kozel, będąc tak zazdrosną o serce waszej królewskiej mości co nikogo nie zadziwi powinna by przynajmniej sama powodu do podejrzeń i zazdrości nie dawać. Król podniósł powoli głowę, zmarszczył brwi, wydał usta i spytał zimno Mój Firstenbergu. Kto coś podobnego mówi, powinien by dobrze rozważyć swe słowa i rozrachować następstwa. Na tym, coś powiedział, zatrzymać się nie można. Powinieneś się wytłumaczyć. Książę spojrzał po towarzyszach. Ponieważ słowo mi się to wyrwało, naturalnie usprawiedliwić go muszę. Przecież nie ja jeden, ale my tu wszyscy patrzyliśmy na postępowanie hrabiny w czasie niebytności najjaśniejszego pana. Proszę spytać, jak się hrabina bawiła tutaj? Boć pałac był pełen zawsze. Gości pełno, wielbicieli mnóstwo, a starszy hrabia leszrenny w nadzwyczajnych łaskach. Nadzwyczajnych. Prawie z pałacu nie wychodził. Niekiedy widywano go z bratem lub bez brata wymykającego się około północy. Co dzień na obiedzie i co dzień na wieczerzy. Ci dwaj ile szren, hrabiowie, z których starszy był bardzo pięknym, postaci pańskiej, wielce wykształconym i pełnym dowcipu mężczyzną, a młodszy, mało mu ustępujący, kawaler maltański i do stanu duchownego przeznaczony, od kilkunastu miesięcy przybyli szczęścia szukać na dwór drezdeński. Widząc skąd płyną łaski, przywiązali się szczególnie do hrabiny Kozel i za jej protekcją król ich szambelanami mianował. Spodziewali się znać dalszych łask i pozostali w stolicy Saskiej. Dwór widział już w nich niebezpiecznych współzawodników, gdyż król chętnie się cudzoziemcami otaczał. Dlatego Filstenberg rzucił to podejrzenie, aby zarazem i Kozel zaszkodzić i pozbyć się starszego leszeran, którego zdolności mogły podnieść wysoko. Król August Wysłuchał Wilstenberga z pozorną obojętnością, lecz i on, i wszyscy przytomni, co znali, jak umiał w sobie tłumić wrażenia i z każdego drgnięcia nauczyli się je ogadywać, postrzegli, że strzała uwięzła. Czemu ty prawisz, Wilstenberg? odparł August. Zazdrość mówi przez ciebie, kozel cię nie lubi. Chciał, żebyś, aby zamknięta wśród czterech ścian, nudziła się? — Potrzebowała rozrywki, ale szren jest dosyć zabawny. — Najjaśniejszy panie — odparł namiestnik z udaną prostotą. — Wszakże to, co powiedział, wymknęło mi się prawie mimowolnie. Nie myślałem wcale donosić o tym najjaśniejszemu panu, mając łaskę waszej królewskiej mości, fawory hrabiny mniej cenie, ale przykro by mi było, jako przywiązanemu służbie miłości tak stałą, tak gorącą, tak wielką, widzieć opłaconą niewdzięcznością. Sposępniał August. Puchary stały nalane, rozmowa się przerwała, król wstał. Po wrażeniu, jakie to uczyniło na królu, Firstenberg zmiarkował, że sprawę przegra. Ile razy August chciał się pozbyć którejś z swych, rad był, gdy mu się nastręczała zręczność. Nasyłał nawet dworzan, aby mieć pozór do gniewu i rozstania. Gniew jego dowodził, iż kozel nie była mu wcale obojętną. Tego dnia hrabina wstała po raz pierwszy. Nie chcąc przedłużać wieczornej uczty, August z kinieniem pożegnał swych gości i wszedł do gabinetu. Firstenberg i dworacy pozostali zafrasowani. Książę wszakże dodawał sobie odwagi. Udawał, że się uśmiecha i choć trwoga ogarnęła go o następstwa, nie chciał się do niej przyznać. W chwili, gdy się ta rozmowa toczyła u stołu, niewidzialny świadek mimowolnie ją podsłuchał. Za klika, o którego wierności i przywiązaniu do siebie Anna była najmocniej przekonana, używanym był przez nią zwykle do odnoszenia biletów do króla, gdy je do rąk jego własnych doręczyć było potrzeba. Znudzona samotnością, właśnie napisawszy do króla, wyprawiła go z listem, gdy zasiadano do pucharów. Przerywać zabawy królowi nie wolno było. Służbie jednak raz na zawsze wydano rozkazy, aby za klikę wpuszczano. Niewidziany wszedł właśnie i stał za ogromnym kredensem, wyczekując chwili, gdy się do króla będzie mógł zbliżyć w czasie kiedy Filstenberg opowiadał o Leszrenie. Niebezpieczeństwo grożące, jak mu się zdawało, Annie, dało mu odwagę wycofania się. Nie oddając biletu królowi, pobiegł za klika nazad do pałacu i zapukał do sypialni. Kozel znała go dobrze. Był to jedyny sługa, któremu ufała, płacąc mu niekiedy uśmiechem. Gdy wszedł, z bladej jego twarzy wyczytała, że coś złego stać się musiało. Mów, zawołała, podbiegając, król, nie stało się co królowi? Nic, odparł zaklika. Może winien, że tu powracam. Lecz oto, czego byłem świadkiem, co on słyszał i co donieść, zdaje mi się, że powinienem był pani. To mówiąc, posłusznie, drżącym głosem powtórzył oskarżenie Fürstenberga. Kozel wysłuchała go zarumieniona, zmieszana, obrażona, odebrała w milczeniu list z jego rąk, skinęła głową i dała mu znak, aby odszedł. Serce jej biło gwałtownie. Sama, nie wiedząc dlaczego, wysunęła się z sypialni. Za gabinetem, który go od sali przedzielał, usiadła w pustce ogromnej, którą tego wieczora jak zawsze oświecono, choć nikt nie miał być przyjętym. Ściany sali okrywały portrety i obrazy z życia Augusta II. Jeden z nich przedstawiał obchód królewskiej koronacji. Łzawimi oczyma machinalnie się wpatrzyła weń Kozel, gdy kroki słyszeć się dały, po których poznała Augusta. Szedł szybko, szukając jej wszędzie. Blady był, zmieszany i gniewny. Kozel powstała. I jakby nie widząc go, zbliżyła się do obrazu. Aaaa! Odezwał się August, którego głosie przebijał się gniew, źle hamowany. Cóż to raczysz pani wpatrywać się w mój wizerunek? To chyba omyłka. Nie mogę przypuścić, aby na ten honor zasługiwał jeszcze. Najjaśniejszy panie, odparła kozel dosyć spokojnie. Byłoby śmiesznością, aby wasza królewska mość, znając, co go wyższym czyni nad innych ludzi, przypuszczał? że ktoś inny moje oczy po nim zwrócić na siebie może. Najpłochsza z kobiet nie popełniłaby nic podobnego, jak możesz, wasza królewska mość, mieć podobne podejrzenia. — Tak, tak — powiedział król głosem drżącym. — Dotąd pochlebiałem sobie, sądziłem, myślałem, ale... ale pozory mylą, dziwactwa kobiet są najczęściej niezrozumiałe. Mowa króla, tłumiony gniew, Uradowały Annę. Czuła zazdrość w nim, która dowodzi przywiązanie. Udała jednak obrażoną. — Nie rozumiem was najjaśniejszy panie — odezwała się. — Co znaczą te tajemnicze wyrazy? — Nie sądzę, bym do nich powód dać mogła. Raz mówić jaśniej, niech przynajmniej wiem, z czego się mam usprawiedliwiać i uniewinniać. — Usprawiedliwiać, uniewinniać! Przerwał król gwałtownie, także że kozel się ulękł. — Ale są sprawy, z których się uniewinnić niepodobna! — Myślałaś, panie, ukrycie przede mną, tymczasem mam dowody! Dowody? Przeciwko mnie? Kozel załamała ręce. Auguście! zawołała. To sen, to marzenie, to męczarnia! Mów, ja cię nie rozumiem! Ja niewinna! Rzuciła się na szyję królowi, który zrazu odepchnąć się chciał. Pochwyciła go za suknię, z rozpaczą porwała rękę i zaczęła płakać. Zlituj się nade mną, mów! Niech przynajmniej wiem, za co mam cierpieć. Jaki niegodziwy oszczercać miał mnie z bujecką twarzą dotknąć. Nierychło gniew króla, który powinien bywał wściekłym czasami, kozel ukołysać potrafiła. A łzy go wreszcie zmiękczyły. Posadziła go przy sobie. Królu, mój Panie, wytłumacz mi, co twój gniew wzbudziło, poczęła błagającym głosem. Widzisz, co się dzieje ze mną? Ja z bólu szaleję, powiedz mi, odkryj, więc nie kochasz mnie chyba, szukasz pozoru, byś się mnie pozbył. Ach, dawniej, dawniej miłość twoja była taką, że nawet błąd by mi przebaczyła dziś. Serce twe gdzie indziej. August już był ochłoną. Dobrze, dobrze zawołał. Chcesz wiedzieć, powiem wszystko. Wychodzę z zamku, gdzieśmy z Firstenbergiem rozmawiali, a z nim? O, nic już mnie nie zdziwi, to mój wróg przerwała koza. Książę mi powiada, że całe miasto było zgorszone postępowaniem twym z leszrenem. Z ręem, śmiejąc się, powtórzyła, ruszając ramionami Kozel. Leżem? mówił król nie zadawał sobie nawet pracy ukrywania swych uczuć dla was. Przyjmowaliście zakochanego w mej niebytności codziennie. Siadywał wieczory całe. Widywano go. Kozel przybrała minę poważną, chłodną kobiety obrażonej. Tak jest. Wszystko to prawda rzekła. Leszeren zakochany jest we mnie, ale ja śmiałam się z tego i śmieję. Bawił mnie czułościami swymi, słuchałam i żartując sobie z niego. Nie sądzę, bym zawiniła wielce. I nie kryłam się z tym, bo nic do ukrywania nie miała. Myśli więc, królu, że dosyć jest kochać się we mnie, aby być kochanym? <grym> to okropne, dodała ręce łamiąc. Więc lada taki, firstenberg słowem złośliwym, przeważy ufność twą dla mnie? Wiarę w serce Kozel? I padła na sofę płacząc. Król już był złamany. Przykląkł przed nią i ręce jej zaczął całować. Kozel, przebacz mi, powiedział. Nie byłbym zazdrosnym, gdybym cię nie kochał. Znam Firstenberga, prawda? Jest to najjadowitsza żmija, jaką wyhodowałem na dworze. — Daruj, daruj. Nie chcę, aby moją Annę podejrzewać nawet śmianu, aby dała powód do potwarzy. Anna płakała ciągle. — Królu, — mówiła łkając, — jeśli potwarców dopuścisz do tronu, pamiętaj, nie skończą oni na nas, na mnie. Język ich dotknie twojej, świętej dla nas osoby, bo dla nich nie ma nic świętego. — Ale uspokój się, uspokój — odparł król. — Przyrzekam. Daję słowo, nie dopuszczę, aby mi ktoś miał co rzec na ciebie. Tak się ta scena skończyła czułościami i zapewnieniami najuroczystszymi z obu stron. Kozel musiała dać słowo, iż Firstenbergowi nie okaże tego, iż imienia oskarżyciela się dowiedziała. Dzięki więc przytomności za kliki, Kozel odniosła zwycięstwo. Uspokojony zupełnie król wrócił na zamek. A na nazajutrz słowa nie przemówił do Fürstenberga, omijając go widocznie. Przez wielkiego mistrza dworu kazał August Leszrenowi dać znać, by tego samego dnia służbę opuścił i z Drezna wyjechał. Rozkaz ten spadł tak niespodziewanie na młodego hrabiego, iż zrazu nie wiedział, czy mu ma wierzyć. Komendant miasta kazał mu go powtórzyć, dając 24 godziny czasu. Leszren, strwożony pobiegł, nie wiedząc co zaszło, do pałacu hrabiny. Zaklika poszedł o nim oznajmić swej pani. Zarumieniła się z trwogi i niepokoju. Powiedz mu, wać pan, rzekła cicho, iż nie mogę przyjmować tych, którym król zakazał się pokazywać przed sobą. I powiedz mu, zniżyła głos, że mi żal szczery, iż odjeżdża. To mówiąc, zdjęła pierścień z palca, który król niedawno jej był darował. Daj mu ten pierścień ode mnie, rzekła zniżonym głosem, odwracając się od swego powiernika. Zaklika zbladł. Pani hrabino, ośmielił się odezwać stłumionym i cichym także głosem. Racz mi przebaczyć, ale to pierścień od króla. Ozel, która nie cierpiała by się jej ktoś śmiał sprzeciwić, odwróciła się ku niemu z twarzą groźną i brwiami namarszczonymi, tupnęła nogą. Nie o radę Was proszę, ale wydaję rozkaz. Masz go spełnić. Za klika zmieszany wyszedł. Chwilę się zatrzymał za drzwiami. Przed kilku laty za dowód nadzwyczajnej siły otrzymałby od czeskiego hrabiego, który u dworu przebywał. Kosztowny pierścień z podobnym kamieniem, jakieś przeczucie kazało mu zamienić je. Ze swoim poszedł do Leszerena, a hrabiny dar ukrył przy sercu. Czwartego dnia po tym, król, w czasie gdy kozel ubierała się, wszedł do jej gabinetu. Anna zwykle pierścień ten nosiła na palcu. Oko zazdrosnego kochanka dojrzało jego zniknięcie. — A gdzie jest ten mój pierścień ze szmaragdem? — zapytał. Kozel z wielką przytomnością umysłu zaczęła go szukać niespokojnie na gotowalni, na posadce, w całym pokoju. Twarz króla okrywała się coraz kraśniejszym rumieńcem. — Gdzie się podział? — powtórzył. Kozel zwróciła się do służącej. — Ale ja go od dni czterech na ręku pani nie widzę — szepnęła sługa. August policzył. Iż od wyjazdu dla o którego bytności u drzwi Kozel wiedział dobrze, właśnie cztery dni upłynęło. Nie szukajcie go nadaremnie, odezwał się szyderczo. Mógłbym może powiedzieć, gdzie się podział. Kozel mimowolnie się zmieszała. Król wybuchnął gniewem. Nie chciał słuchać tłumaczeń nawet. Służące wybiegły, aby nie być świadkami tej sceny. A głos pana rozlegał się po pałacu. Trwoga ogarnęła wszystkich. Kozel miała zemdleć, już i łzy dobywały się z jej oczu, gdy do drzwi zapukano. Nim miała czas się zwrócić ku nim, Anna spostrzegła bladą i smutną twarz zakliki. — Pani hrabina raczy mi darować, że wchodzę, rzekł. Ale służące mi mówiły, że szukały na próżno pierścienia, a ja przed godziną około gotowalni znalazłem go i, i, i czekałem tylko chwili, aby oddać. Król rzucił okiem. I zamilkł. Kozel ani spojrzała na zaklikę, ani odezwała się do augusta. Włożyła powoli pierścień na rękę i rzuciwszy wejrzenie gniewu pełne na kochanka, wyszła do drugiego pokoju. Nie było potrzeba więcej nad to, aby uspokoić króla i zmusić go do przeproszenia na klęczkach obrażonej pani, która niełatwo przebłagać się dała. Król cały dzień zabawił w pałacu, nie mogła więc nawet kazać przywołać zakliki, aby się przed nią wytłumaczył. Chciał wynagrodzić swą popędliwość, podejrzenia i niewiarę, czuł się upokorzonym i winnym kozel, przyjmowała zimno tłumaczenia, płakała trochę i nie odpowiadała na czułości, tylko rezygnacją i pokorą, które nieszczęśliwego Augusta do rozpaczy przyprowadzały. Na wieczór dopiero piękna pani jakoś się przebłagać dała i pokój został przywrócony. Wypadek ten wzmocnił w Auguście wiarę w nią i zwiększył jej potęgę. Nieprzyjaciele zmilknąć musieli. Po północy już król udał się do swego gabinetu dla narady z oczekującymi nań ministrami. Karol XII ciężał nad nimi brzemieniem nieznośnym. Lepceważenie jego dla Augusta, wstręt dla tego pięknego bohatera dolegały wszystkim zarówno. Czuli się w nim dotknięci dziki młodzik, bo Karol XII nie miał na lat dwadzieścia kilka, wydawał im się rodzajem atyli, świętokracko burzącym wspaniałość tego żywota blasków i świetności pełnego. Zaledwie król odszedł. Kozel porwała się z siedzenia. Na palcu jej jaśniejący szmaragd przypomniał jej zaklikę. Zadzwoniła królowa. Karł, który wszedł, bo i ona, jak prawdziwa królowa Karłów, miała na posługach, wysłany został po... zaklika